Dzisiaj porozmawiamy o konkretnym przykładzie trudnej sytuacji, kiedy związaliśmy się z kimś, kto ma dziecko z poprzedniego związku i istnieje konflikt między tym dzieckiem a nami. Takie problemy zdarzają się dość często, bo jak byśmy na to nie patrzyli, jak bardzo nie bylibyśmy z kimś zakochani? To związek z osobą już posiadającą dzieci zazwyczaj będzie relacją podwyższonego ryzyka właśnie ze względu na taką możliwość, co się też niestety często zdarza. Oczywiście podwyższone ryzyko nie oznacza niemożności harmonijnego związku, tylko, jak sama nazwa wskazuje, podwyższone ryzyko wystąpienia problemów. W trzeciej części tego filmu opowiem Wam, jak sobie z tym podwyższonym ryzykiem radzić i jak do tego podejść. Na razie powiedzmy sobie, że takie relacje wymagają jednak, poważnego omówienia z partnerem możliwych scen, ruszy, wydarzeń i umówienia się co do postępowania, kiedy one występują. Mam wrażenie, że większość osób tego nie robi, co przy przelotnej znajomości no, jest zrozumiałe. Jakaś luźna znajomość, nie ma problemu. Ale jeżeli chcemy mieć z kimś bardzo poważny, długi związek, no to jest to, delikatnie mówiąc, nierozsądne. Do tego całego tematu, jeśli będzie zapotrzebowanie, to możemy nawiązać w którymś z kolejnych filmów. Dajcie znać, czy chcecie. Wróćmy teraz jednak do opisu konkretnej sytuacji, jednej z pań, która jest bogata w dość typowe wyzwania, a potem omówimy właśnie różne jej aspekty tejże sytuacji. Pani napisała, cytuję, jak postępować, gdy taką toksyczną osobą jest dorosła córka męża z pierwszego małżeństwa. Jest dorosłą osobą, ma swoją rodzinę, nie mieszka z nami, ale jest w naszym życiu jako córka męża, okazując mi wielką niechęć, poniża mnie, ignoruje, deprecjonuje, traktuje jak powietrze, zwraca się tylko do mego męża, gdy zaprasza do siebie, to tylko męża, tak jak ja bym nie istniała. Jest to dla mnie bardzo bolesne i bardzo trudne. Wypowiada się o mnie jak o przedmiocie, na przykład, tato, czy to u Ciebie jeszcze jest? Mąż pozostaje bierny, bo boi się, że córka się od niego odwróci, jak zwróci jej uwagę, stojąc w mojej obronie. W efekcie muszę się sama bronić, co kosztuje mnie wiele złych emocji. Dodam jeszcze, że mąż został zdradzony i opuszczony przez żonę, która odeszła do kochanka wraz z tą córką, o której mówię. Kochanek jednak się rozmyślił i ją porzucił i wówczas rozpętało się piekło, które trwa do dziś. Była żona nieustannie robiła wszystko, co może, żeby zrujnować życie mył mężowi i nam. Niewiele mogła, ale zbuntowała córkę. Obecnie ta córka jest dorosłą kobietą, ma swoją rodzinę, ale nadal robi wszystko, co może, żeby zaszkodzić. Mąż powinien się uwolnić, ale to jednak jego córka, dziecko. Mimo że dorosłe, sumienie nie pozwala mu się odciąć. Ja mam już tego bardzo dość, nie jesteśmy już młodymi ludźmi, kosztuje mnie to dużo nerwów i zdrowia. Koniec cytatu. Smutna historia, prawda? Jeżeli dobrze zrozumiałem, to ta córka nie tylko zaprasza męża do siebie, ale też bywa w państwa domu i właśnie tam lekceważąco odnosi się do pani. Zakładam też, że była pani faktycznie świadkiem, jak na przykład mówiła o pani do męża: Czy to u ciebie jeszcze jest? A nie zna tego pani tylko z opowiadań. Jeżeli tak jest, to takie zachowanie tej kobiety jest po prostu chamskie i absolutnie nieakceptowalne, zwłaszcza podczas wizyty u państwa. Nie ma pani wpływu na to, co ta córka opowiada mężowi, kiedy on ją odwiedza, ale będąc u państwa, jest ona waszym gościem na waszym terytorium, czyli też na pani terytorium. W takiej sytuacji, do takich zachowań nie można dopuścić, i zaraz omówimy, co można zrobić. Pozwoli pani tylko, że dalej będę mówił całkiem szczerze to, co myślę. Powiem pani tak, jakbym był pani starszym bratem, który kocha swoją siostrę i chce, żeby ona miała dobre życie. Zgoda? Bo sytuacja wygląda tak, że jeśli pani mąż byłby facetem z jajami, to bezwzględnie zablokowałby już pierwszą próbę depresjonowania pani przez swoją córkę. W końcu jest pani kobietą, którą on sam wybrał jako partnerkę życiową. Takiej kobiety broni się w razie konieczności przed każdym zagrożeniem. Ja jestem łagodnym i przyjaznym człowiekiem, ale nie wyobraża sobie pani, jakie szkody byłbym gotowy wyrządzić komukolwiek, kto tylko spróbowałby w jakikolwiek sposób zrobić krzywdę albo przykrość mojej żonie. Wszystko jedno, kto by to był i jaki to byłby stopień pokrewieństwa. I dokładnie tego od mężczyzny powinna wymagać każda kobieta, która decyduje się z nim na poważniejszy związek. Czyli pani też. No, ale chwilowo jest jak jest, więc pierwsza linia Pani obrony to zablokowanie odwiedzin córki w Waszym domu. Może się mąż spotykać z córką, gdzie tylko zechce, ale nie w Waszym domu i to trzeba mu bardzo wyraźnie i klarownie powiedzieć. Dotychczasowe spotkania w Waszym domu to festiwal pogardy dla Pani, który szkodzi Pani samopoczuciu i zdrowiu i na który Pani zdecydowanie nie zasłużyła. I to należy natychmiast zakończyć, komunikując to jasno i klarownie mężowi. Może być tak, że mąż będzie protestował albo usprawiedliwiał córkę. Na podstawie jego dotychczasowych zachowań jest to nawet bardzo prawdopodobne. Proszę wtedy twardo go zapytać, z kim właściwie jest on w związku: z panią czy ze swoją córką? Proszę koniecznie obstawać przy tym, aby jednoznacznie odpowiedział pani na to pytanie i nie tolerować żadnych uników i żadnych wymówek. Wykazała pani już teraz dotąd dość uległości i cierpliwości. I proszę się nie bać tego pytania i możliwych odpowiedzi, które pani dostanie. No bo co się w najgorszym wypadku stanie? W najgorszym wypadku pozbawi się pani złudzeń, że ma pani partnera życiowego. No o tej smutnej rzeczywistości porozmawiamy za chwilę. Bardzo prawdopodobne będzie, że mąż będzie twierdził, że pani jest dla niego najważniejsza, ale on nie chce ryzykować, że córka zerwie z nim relacje. To jest słabe. Nawet gdyby takie ryzyko istniało, to nie jest to pani problem, bo była pani tego mężczyznę, a nie jego toksyczną poprzednią rodzinkę. Wobec kompletnego braku szacunku do pani strony ze strony jego córki, to jest jego problem, jak on sobie to z nią ułoży. Pani ze swojej strony dała wszystko co możliwe, że wasze małżeństwo było dobre, pani nie sprowadza żadnych toksycznych ludzi do domu i wymaga pani po prostu dokładnie tego samego od swego męża. Słyszała pani dobrze ostatni czasownik? Wymaga. Proszę używać czasownika, wymaga. Jasne? Jeżeli facet nie tylko sprowadza do domu toksyczną osobę, która panią pogardza, ale jeszcze nie ma jaj, żeby pani bronić, no to musi pani o to zadbać sama i bardzo wyraźnie powiedzieć to mężowi. Założę się, że dotąd nie postawiła pani sprawy tak wyraźnie na ostrzu noża, prawda? Kobiety w naszym kraju uczone są, aby cierpieć w pokorze i milczeniu. Ale tak wcale nie musi być. Nienaruszalność pani godności jest nawet zapisana w Konstytucji. Tylko, że w domu musi pani albo sama jej bronić, albo uznać, że nie ma pani domu z wszystkimi tego konsekwencjami. Proszę to wytłumaczyć mężowi i nie obawiać się, że takimi rozmowami spowoduje pani jego dyskomfort. Czas najwyższy, aby dobitnie oczuł, że dalej tak nie będzie. Bo tylko to może ewentualnie skłonić go do działania. Proszę pamiętać, ważna będzie pani determinacja i klarowność przekazu. Może państwo to wcześniej poćwiczyć, jeśli pani chce? Ja bym tak zrobił. Jest jeszcze jedna linia obrony, jeśli z jakichkolwiek powodów będzie pani wystawiona na działanie tej toksycznej córki. Ta linia obrony jest bardzo brutalna, ale czasem niestety konieczna. Proszę na wypadek dalszych jej ataków przygotować się do zrobienia z tego tak nieprzyjemnego przeżycia dla tej kobiety, jak to tylko będzie możliwe. Najlepszym będzie wywołanie u niej traumy z takich odwiedzin u państwa, że następnym razem się wielokrotnie zastanowi, zanim w ogóle z, z, będzie chciała do państwa się wybrać, i będzie wolała spotykać się z tatą na mieście, co będzie lepiej dla pani. Niektórzy pewnie teraz się oburzą i zarzucą mi propagowanie przemocy psychicznej, ale jest pani we własnym domu, bezwzględnie atakowana przez kogoś, kto panią pogardza. Taki atak trzeba bezlitośnie odeprzeć. I ponieważ bezlitośnie się nie da, no to lepiej nie cierpi agresor. Ważne jest tylko, aby stosować to tylko w obronie, a nie atakować tym innych ludzi, którzy nic złego nam nie zrobili. Jak to zrobić? Proszę się dobrze zastanowić, gdzie mogą leżeć słabe punkty psychiki tej córki, i następnym razem, kiedy ona panią zaatakuje, nawet tylko pogardą, to bezpardonowo te punkty zaatakować. Proszę się zastanowić, gdzie na podstawie pani wiedzy o niej te punkty są prawdopodobne. Na pewno przyjdzie pani coś do głowy. Powtarzam, proszę nie powokować starcia, ale w samoobronie każde jej zachowanie trzeba głośno interpretować jako próbę kompensacji tych kompleksów czy deficytów, które się pani domyśla. No, ze swojej strony mogę pani powiedzieć że gdyby ta córka miała dobre współżycie ze swoim mężem to najprawdopodobniej nie przyszłoby jej do głowy zachowywać się w taki sposób w stosunku do innych ludzi jak robi to w stosunku do pani jest to więc pewien dobry punkt do wiercenia się proszę wszelkie jej odzywki głośno interpretować jako przejaw dużej frustracji z tego powodu plus oczywiście trzeba wynaleźć inne potencjalne słabości związane z jej wyglądem, wykształceniem, pozycją społeczną cokolwiek tam pani znajdzie to jest atak na Panią i tu się trzeba bronić, tu trzeba znaleźć słabe punkty przeciwnika. To wszystko oczywiście jak pani z nią będzie mówić, to proszę mówić rzeczowym i opanowanym głosem. Wtedy to będzie najskuteczniejsze. Proszę nie dać się sprowokować do pyskówki, bo ona może do tego dążyć. Dla innych, którzy to oglądają, no ja wiem, że to nie jest eleganckie, ale bezwzględnego chama, który nachodzi nazwę we własnym mieszkaniu, musimy zwalczać wszelkimi dostępnymi środkami, które są dozwolone przez prawo tej córce, jeśli spotka się z taką kontrą, bardzo szybko przejdzie ochota nie tylko atakowania pani, ale może nawet odwiedzania mieszkania i o to w sumie chodzi. Tu oczywiście można podpowiedzieć znacznie konkretniejsze sformułowania, które trzeba użyć w tych sytuacjach, a, ale wtedy YouTube na pewno prawie by tego filmu nie puścił, no a tego nie chcemy. Więc w razie potrzeby proszę do mnie napisać albo powymieniamy uwagi i wskazówki w komentarzach. Podsumujmy teraz kilka ważnych punktów dla wszystkich, którzy wiążą się z osobami, które mają dzieci z poprzednich związku lub małżeństwa. Po pierwsze, jeżeli faktycznie planujesz długoterminowy związek z taką osobą, to prawie na pewno będzie to też związek z innymi ludźmi z jej przeszłości. Ludźmi, których nie możesz wybrać i na których możesz mieć bardzo ograniczony wpływ. Z tego musisz zdać sobie sprawę. Jak sobie to uświadomisz, no to jako program minimum musisz poważnie porozmawiać z takim partnerem, co będzie, jeżeli pojawi się konflikt między kimkolwiek z jego poprzedniego życia a tobą. I nie zadowalaj się bagatelizowaniem czy wymieniającymi odpowiedziami typu, a jakoś to będzie. Lecz stara się uzyskać konkretne deklaracje ze strony takiego kandydata. Nawet te deklaracje nie dają ci pewności, szczególnie jeśli chodzi o kobietę z dziećmi, bo tu trzeba się liczyć z tym, że jak przyjdzie co do czego, to zawsze będziesz numerem dwa. Dlatego na początku nazwałem taki związek związkiem podwyższonego ryzyka i warto się zastanowić, czy naprawdę chcesz takie ryzyko podejmować, zwłaszcza jeśli chodzi o długoterminową relację. W niektórym widzą może się to nie spodobać co mówię, ale to odzwierciedla moje dość długie doświadczenie i obserwacje życiowe I oczywiście każdy ma prawo zignorować to co mówię, bo to jest jego życie Po drugie, niezależnie od tego jak bardzo kogoś kochasz, to nie pozwól aby w jakikolwiek sposób Ktokolwiek związany z tym partnerem okazywał Ci lekceważenie, pogardę czy w inny sposób powodował dyskomfort Szczególnie w Twoim własnym domu Normalnie jest to zadanie partnera, aby do tego nie dopuścić, ale jeśli z jakichkolwiek powodów nie staje on na wysokości zadania, to nie cierp w milczeniu w imię jakiejś ulotnej zgody rodzinnej, lecz natychmiast i zdecydowanie podejmuj działania obronne. Ja wiem, pewnie jesteś podobnie jak ja miłym i ciepłym człowiekiem, więc te działania obronne w pierwszym momencie powinny polegać na pokojowym wyjaśnieniu, że pewnych rzeczy sobie nie życzysz, szczególnie w domu, gdzie jesteś współgospodarzem. Ale jak to, nie, jak to nie poskutkuje, to natychmiast eskalujesz i nie wahasz się spowodować bardzo dużego dyskomfortu u osoby cię nieszanującej. Naprawdę dużego, bo inaczej to będzie tak jak odganianie lwa bukietem kwiatów. Mało skuteczne. Takie rzeczy jak porozumienie bez przemocy są super, ale nie w takich sytuacjach. W takich sytuacjach, pamiętaj, Twoim celem jest wyłanie u atakującego mocnego skojarzenia jakiegokolwiek ataku na ciebie z dużym i bardzo nieprzyjemnym przeżyciem dla niego. Bez zahamowań, bo przecież to nie ty zaczęłaś i dałaś mu na początku szansę na pokojowe zakończenie. Nie przyjął, to ma za swoje. Po trzecie i chyba najważniejsze, pamiętaj o cytacie z Biblii: kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Więc kochaj się, kochaj się mimo wszelkich niedoskonałości, których możesz się doliczyć. I pamiętaj, że zasługujesz na godne życie. Pamiętaj też, że liczba dni, które masz na tej planecie, jest ograniczona i straconego czasu już nie odzyskasz. Nie pozwól, aby ktokolwiek psuł ci te dni, które ci pozostały. Błędnie dobrani partnerzy, no zdarzają się często, jesteśmy tylko ludźmi, ale to nie musi być wyrok na całe życie i to niezależnie od tego, ile masz w tej chwili lat. Z takiego więzienia należy się wyłamać, kiedy tylko to jest możliwe. Ta seria filmów powstaje w odpowiedzi na wasze pytania i komentarze. Jeśli masz jakiś życiowy przypadek, który chcesz, abym anonimowo oczywiście omówił na YouTubie, to napisz do mnie maila. A teraz obejrzyj jeszcze ten film, daj łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał z dzwonkiem powiadomień, aby nie pominąć żadnego nowego odcinka. Do zobaczenia.